Są to zastawione stoły pełne wielkanocnych specjałów, zarówno tych tradycyjnych murzynów i drożdżowych babek, jak i zupełnie nowych, wytrawnych tortów czy oryginalnie przyrządzonych mięs. W próchnej gospodynie z Polski i Słowacji zaprezentowały świąteczne stoły. Galantyna, przedobra, to jest na jogurcie naturalnym zrobione, tam jest majonez pokrojone, szynka konserwowo, ogórek konserwowy i szynka. Następnie jest sałata jarzynowa, trochę inaczej zrobiono z żurawiną. Jest pasztet świąteczny, jest karczek z omletem z papryką, z świeżą papryką, z pieczarkami. Są koszyczki, to jest nowość, z ciasta kruchego. I tak można by jeszcze długo wymieniać, bo gospodynie prześcigały się w pomysłach. Stół koła gospodyń wiejskich ze Zbytkowa sześć pań szykowało przez 2 dni, a Słowacze wstały o 5 rano, by wszystko na czas było dowiezione do Próchnej. Bardzo fajna integracja, bo jednak jest wymiana, jest dyskusja. No i też również to spotkanie służy takiemu podglądowi. Właśnie tutaj pani mi ze Słowacji mówiły, że jesteśmy inspiracją i one już wiedzą, jak pewne potrawy czy pewne produkty też u siebie robić. No a z kolei nasze koła mówią to samo. Justyna Sikora z Zabłocia, choć gospodynią jeszcze nie jest, to już pod okiem pań znających się na trudnej sztuce kulinarnej uczy się szykowania różnych specjałów. Na Wielkanoc śledzie przykryła pierzynką, a w schabie ukryła śliwki. Najpierw dzień wcześniej trzeba nadziać go tą śliwką, przygotować odpowiednią zaprawę, no i na 12 godzin go zaprawić, na drugi dzień można go upiec, no i tyle. Tak naprawdę nie ma dużo pracy, a efekt jest bardzo fajny. Wielkanoc jest mniej restrykcyjna niż Boże Narodzenie, dlatego gospodyni może pozwolić sobie na małe odstępstwa od normy. Szuka się nowych smaków, ale święta rządzą się swoimi zasadami i u mnie w domu staram się, żeby były tradycyjne. Może nie tak obfite, zastawione stoły, ale to, te symbole, żeby były. To są przepisy, które same wymyślamy też. No. Takie po prostu staramy się coś ulepszać, nie? Żeby nie wychodzić z tym samym, tylko coś robić innego jeszcze, nie? No i tak się to udaje. Mimo to jednak niekwestionowanym królem wielkanocnego stołu jest murzyn. W każdym domu jest inny sposób. To mimo, że Śląsk Cieszyński mówi się murzyn, ale każdy go robił jakoś inaczej. To był dobry boczek, dobra szynka i dobra kiełbasa. I ciasto w moim domu moja mama, pomagał tata, na wywarzec wędzonki zarabiało się ciasto, dodawało się troszeczkę otrąb, żeby tak żarnówki, otrąb. Podczas prezentacji nie zabrakło też gości ze Słowacji. Tam dziewczyny w lany poniedziałek nie są lane wodą, a wiklinowymi witkami. A te to stóżki, to wiążą dziewczata. To są wstążki. Każda, którą chłopiec uderzył, wiąże taką wstążkę na jego szybaczce i kiedy kończy się lany poniedziałek, liczy się te wstążki. Kto ma ich najwięcej, to oznacza, że odwiedził najwięcej dziewczyn. Spotkanie świąteczne zostało zorganizowane w ramach wspólnej konferencji polskich, czeskich i słowackich gmin, które współpracują z gminą Strumień. Hanna Blokerz-Bacza, portal OX.pl.